Witam wszystkich bardzo serdecznie, Tomasz Stańczuk z tej strony. Słuchajcie, tu jest mój ul warszawski, który wycofałem ze względu na to, że coś się po prostu stało z konstrukcją tego ula. Mianowicie zacisnęły się tutaj te boki się zacisnęły i standardową ramkę od standardowego producenta nie da się praktycznie wyjąć. Ona nie jest przyklejona, przykitowana przez pszczoły, jest wbita przeze mnie. I dopiero jak pszczoły to przykitowywały wszystko, ja już nie potrafiłem, że tak powiem, sobie poradzić z obsługą tego ula. No jest naprawdę bardzo ciężko wyjąć. Jak pszczoły przykitują, praktycznie nie do wyjęcia. Zobaczcie, tu już ta ramka się opiera i trzeba ją praktycznie na chama. O, w ten sposób, żeby spoczęła na wręgi. No muszę tutaj przeprowadzić jakiś remont, podszlifować go i tak dalej. Zobaczymy po prostu, jak to będzie. Bo ul jest jeszcze całkiem fajny. Nogi są oczywiście standardowo ugnite, więc musi iść do remontu. Ale co ja chciałem powiedzieć. Przesypałem te pszczoły do ula drewnianego na ramkę wielkopolską. I teraz powiem kilka słów o tym właśnie. Witam jeszcze raz, bo mnie teraz widać. Co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy mikrofonu nie zastawiam, czy będzie dobrze słychać. Nie byłoby takiej potrzeby, gdyby ten ul był sprawny, żeby coś z tymi pszczołami robić, ale postanowiłem również zrobić taki eksperyment, nie? Czyli po lipie, 1 sierpnia, wykonałem 1 albo 29. Do końca nie wnikam w to, jak to było. W każdym razie dzisiaj jest 10 sierpnia. Czyli 10 dni minęło od tego czasu, jak te pszczoły zsypałem do ula. Opowiem krótko, jak to było. Najpierw zaizolowałem w tym ulu matkę w izolatorze Petruch Mary, ponieważ on jest uniwersalny i można go stosować w ulach wielkopolskich w ten sposób, a jak go damy w pion i beleczkę u góry przymocujemy, to on pasuje do warszawskich zwykłych i jest to super sprawa. Matkę zaizolowałem na prawie miesiąc czasu. Dlaczego na prawie miesiąc czasu? Dlatego, żeby pszczoły się wszystkie wygryzły, ale też, żeby te młode pszczoły, które się dopiero co wygryzły, zdążyły dojrzeć do, ja to tak nazywam, przepierzyć się, tak? Czyli żeby już się zrobiły takimi twardszymi pszczółkami, bardziej wigornymi, bardziej dojrzałymi, do pracy się nadającymi. Ale wszystkie te pszczoły, które wyszły za sklepu, no plus te, które na bieżąco nie musiały wychowywać żadnego czerwiu, ani nie latały po pożytek, bo go nie było, miały zapewnione ode mnie, słuchajcie, takie podkarmianie tuningujące je, żeby jeszcze stosowałem taki preparat pewnej firmy, pewnego producenta. Póki co nie będę zdradzał nazwy, bo to, tak jak mówię, jeszcze cały czas testuję, ale on ma różne takie preparaty, które zawierają pełne spektrum minerałów, witamin, różnych po prostu substancji, które są potrzebne pszczołom do szybkiej odbudowy masy białkowo-tłuszczowej, do tego, żeby, no krótko mówiąc, były gotowe do każdego zadania, czy to odbudowy węzy, czy wychowu pokolenia, nowego pokolenia, czyli żeby były dobrymi karmicielkami i tak dalej, i tak dalej. Więc dostawały odrobinę tych preparatów, żeby je troszeczkę, że tak powiem, stuningować. A potem co zrobiłem? Mając już gotowe takie pszczoły, gdzie nie mam żadnej komórki zasklepionej, no to wiadomo, że cała waroza, która z sezonu jakoś się tam uzbierała, to była na wierzchu i wtedy zrobiłem oprysk kwasem mlekowym dwukrotnie, co 3 albo 4 dni. Czas mnie trochę gonił, więc tak to zrobiłem, ale zamknąłem się w sumie w miesiącu czasu izolacji matki. Co zrobiłem? Przeniosłem matkę dalej w izolatorze ze swoją świtą, z pszczołami, które ją po prostu się opiekowały, do nowego ula, przekręcając beleczkę z warszawiaka, obracając ten izolator do poziomu, na system, na ramkę po prostu wielkopolską. I umieściłem między węzą matkę wraz z tymi pszczołami. Potem, nie mocząc tych pszczół na sucho,
Sypałem je, umieszczając lej na powałce do tego nowego ula, tutaj do komory, która powstała pusta. Nie wiem, czy to widać, bo tu były ramki na zabudowę zimną, 7 ramek, a tu było pusto, więc tu sypałem pszczoły, one musiały sobie iść tam dołem i wejść tutaj w centrum gniazda, które jeszcze nie było odbudowane, tylko jakby no, centrum gniazda stanowi w tym momencie matka, tak? Bo mniej więcej po pierwszej, drugiej, po trzeciej ramce izolator włożony, potem czwarta, piąta, szósta, siódma ramka, nie? Bo pierwsza, druga, trzecia do szóstej ramki to jest gniazdo, to jest rodnia, siódma, ósma to jest miodnia na zabudowie zimnej przy wylocie przesuniętym oczywiście tutaj, a nie na środku. Tak to u mnie przynajmniej pszczoły budują, tak się zachowują. No i co? I pszczoły, słuchajcie, zaczęły intensywnie, oczywiście, intensywne podkarmianie natychmiast, też z dodatkiem preparatu takiego na rozczerwienie, na dożywienie, krótko mówiąc. Ja stosowałem invert rozpuszczony z wodą w stosunku 1 do 1. Nie syrop cukrowy, tylko dawałem invert, ze względu na to, że po prostu też ta młoda rodzina sypana na węzeł, ona nie stanowi takiej, pomimo że dużo pszczoły oczywiście, ale miałem wątpliwości co do tego, żeby na przykład nie wywołać jakichś rabunków na nich, dlatego że one są co prawda na tym samym miejscu osadzone i ul też jest tak ułożony, że w tym samym miejscu był wylot umiejscowiony, żeby one nie miały problemu, tylko że ta, no po prostu im się konstrukcja domu zmieniła, ale wejście do domu jest w tym samym miejscu i tak dalej. Obawiałem się, że jakbym podał jakiś syrop cukrowy albo coś takiego, może by jakieś rabusie były. No nie chciałem, chciałem uniknąć po prostu jakichś przygód po drodze, nie? Stąd invert, który jest bezzapachowy, plus woda, plus ten preparat i oczywiście pyłek. Pyłek, słuchajcie, wczesnowiosenny, ten, który jest bardzo bogaty, z dużą przewagą pyłku rzepakowego. Zgnieciony, zmiażdżony na pył, nie mielony na szybkoobrotowej wirówce, tylko po prostu na wolnych obrotach zmielony. Ten pyłek był podany w pojemniku po to, żeby pszczoły zmotywować do pracy, czyli do latania w przyrodzie, szukania też tego pyłku, część tego, część przyniesionego, i one się szybko uruchomiły. Co się stało? Pszczoły się natychmiast wzięły do odbudowy plastrów z węzą. Matka jeszcze była w izolatorze i w momencie, kiedy uruchomiły odbudowę węzy, również podtuczyły matkę, karmiły matkę. Ja na poprzednim filmiku tak z dużą obawą otwierałem ten izolator, że mi matka nie odfrunie, ale później jak ją wziąłem już w klateczkę, to widziałem, że tak matkę utuczyły. Zrobiła się duża, ciężka, że nie miałem powodów tak naprawdę obawiać się, że ona będzie lotną matką, bo tu już, że tak powiem, odpalił mechanizm rozwoju tej rodziny. Wypuściłem matkę na plastry i nie zaglądałem potem do tego ula, tylko i wyłącznie jeszcze były stymulowane inwertem z ApiFoodu, firma ApiFood, bo pewnie ktoś będzie pytał, to od razu powiem, bo nie chce mi się pisać, nie mam czasu na te komentarze wszystkie odpowiadać, albo w opisie zapomnę, więc po prostu inwert 1 do 1 z wodą plus preparat na poprawę kondycji, na masę ciała, no, takie rzeczy, takie odżywki. Testuję kilka takich preparatów, powiem szczerze, naturalnie robionych oczywiście, to nie jest jakaś tam chemia, jakieś inne rzeczy takie, wiecie, tylko staram się wszystkie produkty używać eko, bio i z takimi firmami nawiązywać współpracę. No i co? I teraz by wypadało przejść do rozbiórki tego ula i zobaczyć, jak sobie te pszczoły poradziły, nie? Po tej przerwie. Co jeszcze ważnego chciałem powiedzieć? Odnośnie matek też Wam powiem, bo powiem tak. Często na forach spotykam się z różnymi opiniami, że matki to mają być wielkie, duże, tłuste, niemalże porównywane są do krowy i tak dalej. No ja tych matek trochę nahodowałem. W większości to jest na mój własny użytek. Jedyne co zaobserwowałem to... To chyba nie jest tak do końca ważna masa tej matki, bo ona się zmienia.
matka, która na przykład jest wyciągnięta przeze mnie w czwartek, bo mam taką możliwość, załóżmy, wyciągnąć matki, jest pogoda do... Wiem, że na przykład weekend zapowiadałem, że będzie deszcz padał, a mam do wysłania matki komuś tam, jakiemuś koledze. Wysyłkę mogę zrealizować dopiero tak naprawdę w poniedziałek. Wiem, że cały weekend będzie lało, w związku z tym w czwartek czy w środę wieczorem mam możliwość wyciągnąć matki z ulików, zaopalitkować i one czekają w klateczkach. No, to są oczywiście sporadyczne przypadki, ale no, jeżeli pogoda się akurat tak, żeby zrealizować po prostu jakąś tam umowę czy zamówienie, no to niestety w deszczu nie będę wyciągał matek, opalitkował, poddawał z powrotem i łapał świty i robił tego wszystkiego, tak? Bo nie mam na to warunków, nie mam uli pod dachem jeszcze w tym sezonie, tak? Bo następny mój sezon planuję, żeby mieć przygotowane wszystko pod dachem, wszystkie ule hodowlane czy matki reprodukcyjne w jednym miejscu pod wiatą, żeby nie być uzależnionym od warunków pogodowych. Ale co chciałem powiedzieć, wracając do tych matek, no i co się dzieje? Matka, jaki jest w takiej klateczce na przykład 3-4 dni, to ona robi się mniejsza, po prostu chudnie i tyle. I teraz zadaniem pszczół, do których zostanie poddana, jest tą matkę z powrotem odbudować, podtłuczyć ją. I na przykład niektóre matki, które poddaję do swoich rodzin, a dla testów na przykład trzymałem je 1,5 tygodnia, nie? Odchudzone. I poddaję do rodzin, do odkładów. No się okazuje, że na przykład niektóre z nich bardzo wolno przybierają masy, dlatego że pszczoły je słabo karmią, bo te pszczoły nie mają motywacji do tego, żeby się rozwijać. No przyjęły sobie matkę, ale jest im dobrze, nie mają tej potrzeby, krótko mówiąc, takiego powera. Trzeba je zasymulować w jakiś sposób i na przykład dofinansować jakimś tam właśnie syropkiem, czy też pyłkiem, czy też ramką z pierzgą. Różne są po prostu kombinacje i możliwości stymulowania rozwoju rodziny pszczelej i wtedy dopiero pszczoły zaczynają się interesować tak naprawdę matką i robią z niej tak zwaną krowę, nazywaną przez niektórych kolegów. Na tym to polega. Matki po prostu na przykład jak szykują się do lotu rojowego, chcą się wyroić, to też są odchudzone po to, żeby były lotne i są małe. Potrafią przejść przez kratę odgrodową bez najmniejszych problemów. To też zależy od linii, rasy pszczoły, jaką ona ma sylwetkę, jaką ma budowę. Jedne są smuklejsze, drugie są bardziej krępe. No różnie po prostu to bywa. Ja to obserwuję przy opalitkowaniu na przykład, że tutaj mam aparacik z taką kratą odgrodową, można powiedzieć, i jedne matki są naprawdę na przykład takie grube i fajnie się przytrzyma, one nie mają możliwości się tam wykręcić na boki i tak dalej i sprawnie idzie opalitkowanie, a niektóre na przykład są bardzo duże odwłoki mają, ale u góry są takie smuklejsze, tak? Takie bardziej laski, można powiedzieć, i te na przykład potrafią tam wyświrować w pewnym momencie jakiś numer, że już jest zaznaczona klejem, a ona się wykręci na bok i nie ma możliwości jak tej opalitki jej przykleić i trzeba troszkę się z tym pobawić, no i to jest kłopotliwe. Także to taka uwaga do kolegów, którzy się tak rozpisują na przykład na temat wielkości matek. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, jak jest sezon, jak jest pożytek, jak jest dużo pyłku, jest bogate pasieczysko, krótko mówiąc, to matki hodowane metodą naturalną są wtedy bardzo dobrze odżywione, mateczniki są dobrze podlane i wychodzą duże matki. W momencie, kiedy prowadzimy cały czas hodowlę matek metodą naturalną, to jesteśmy skazani tak naprawdę na dary natury, tak? Czy tą bazę pożytkową. Jeżeli pożytek się urywa, my robimy hodowlę dalej. Jeżeli jest problem z bazą pyłkową, bo przyszli kosiarze i wszystko wykosili dookoła, co było cenne, pszczoły już muszą więcej się natrudnić, dalej nalatać na przykład po ten pyłek, jest go przez to mniej i tak dalej. Czy też sam pszczelarz ma poławiacz pyłku i nie zorientował się, o co chodzi, poławia ten pyłek bez zastanowienia i zabiera pszczołom i pszczoły mają deficyt, to wiadomo, że te matki też wyjdą wtedy mniejsze. Jeżeli ktoś chce hodować matki na zasadzie tej, że każda będzie krową, to musi po prostu cały czas dostarczać jakieś specyfiki,
do ula, tuningować te pszczoły, żeby po prostu symulować to, co matka natura dała. No, ale powiem szczerze, że ja widzę sporą różnicę między takimi matkami z tuningu takiego, no, że na jakichś preparatach to leci, a nawet mniejsza matka, ale naturalnie unasienniona i wychowana bez jakichś tam chemii dodatkowych, bez jakichś innych rzeczy, wydaje mi się, że jest bardziej sprawna w czerwieniu, jest bardziej odporna na różne wirusy, na różne inne rzeczy. To jest chyba tak samo jak trochę z kurami, tymi z wolnego wybiegu, a tymi z fermy hodowlanej, gdzie na paszach to wszystko leci, a nie na łące czy na tych, tak jak mówię, darach matki natury. To tyle w sumie, jeżeli chodzi o matki, chciałem jeszcze powiedzieć z mojej strony. I przeglądamy ten ul. Może ten film będzie trochę nieco długi, no ale nie wiem, czy będę tak często kręcił filmiki. Czekajcie, ja już 16 minut gadam, o to kurczę blade. Dobra, pauzę włączę, żeby nie przeciągać, rozbiorę ten ul, żeby ten... W sumie długo pauzy nie było, ale zobaczcie, co robią pszczoły. Tutaj jest ten pyłek cały czas i one cały czas się tarzają w tym pyłku. Skrzydła mają całe umorusane, obnóża. Dużo pszczół widzę, że tutaj jest utopionych jakby w tym pyłku. Nie wiem, czy już tutaj były takie zamęczone i oddały swoje życie. Kurczę, coś tu mi się właśnie nie podoba. Czegoś takiego nie miałem, ale tak jak mówię, 10 dni się nie interesowałem. Pszczoły tu kopią i no, obnóża starają się nałożyć pyłek. Wachlują tymi skrzydełkami, żeby wyjść stąd. Być może za wysoki pojemnik jest i one nie potrafią wyjść, nie wiem. Albo im się skrzydełka robią ciężkie, bo są całe w pyłku i może one się tutaj zamęczają. Coś tu muszę poprawić z tym systemem, bo widzę, że sporo martwych pszczółek po prostu jest. No cóż, kolejna jakaś tu lekcja musi nastąpić. 10 dni. Dobra, zobaczymy, co się dzieje w gnieździe. Patrzcie, dziewczyny, na razie was tu odstawię. Błoto gdzieś tu miałem. Spróbuję jakoś ten aparat ustawić na innym zoomie, żeby było, o, tak może, żebym, bo chcę wam wszystko dokładnie pokazać. Dobra. Zacznę tutaj przegląd od tej pierwszej ramki. Ta ramka, jak to widać, cała się błyszczy, jest w jakimś pokarmie. Tutaj jest donoszona pierzga, tutaj jest jakaś miska, ale to jest nieaktywne. Czyli tu jest pokarm, pierzga. Świeżo nasiony pyłek widać, z obnóży zdjęty. I dobra, no to tutaj jest taka ramka, pierzgownia, jak ja to nazywam. Tą uliczkę od razu sobie zamknę. Lecimy następnie. Tu jest ramka cała zaczerwiona ładnie. Nie wiem tylko, co to za komórka jest. Trudno powiedzieć.
jakiś raczej nie truteń. Być może coś w głowach pszczół jest, że skoro się w takiej sytuacji znalazły, to chcą wymieniać matkę albo coś takiego. Nie wiem, nie wypowiadam się. Tu w każdym razie jest dosiane do samego końca. Tu czerw już jest tutaj na środku zasklepiony. Cała ramka jest zaczerwiona, u góry wianek pokarmu. Okay. Dobra. Następna ramka. Pomalutku. Może tak sobie dla wygody lepiej złapę. Cała jest już zasklepiona prawie. Ale patrzcie, tutaj jest jakaś miska postawiona. Tego nie rozumiem, bo to jest świeża, młoda mateczka. Ale pusta jest. Może starsi koledzy, bardziej, że tak powiem, doświadczeni, mają takie doświadczenie. Tu jajeczka, wszystko jest zasiane. U góry jest tutaj widać pyłek noszony. Pokarm u góry jest. Tu jest też ładnie wszystko zrobione. Tu są takie wystające komórki nadbudowane. Ja nie wiem, czy to czasami nie jest właśnie na jakiś matecznik, czy to jest trutowa komórka. Na wszelki wypadek je zniszczę. Bo nie chodzi mi o to, żeby świeżą, młodą matkę, dobrze czerwiącą, pszczoły wymieniały. Może z dalszej perspektywy zaprezentuję tą ramkę tak. Tak to ona wygląda. Jedno mogę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczony, że już jest taki postęp w tej rodzinie. Bo tu też jest praktycznie wszystko zaczerwione i sklepione. Wow. Słuchajcie. No tak to wygląda z bliska, bo jestem na największym zoomie teraz ustawiony. Cała ramka. Pokażę. Na tej ramce nie widzę żadnych miseczek. Widzę tylko taką pojedynczą, na przykład komórkę, nieco wyższą. Nie wiem, dlaczego tak to jest. Larwa jest taka. Być może to jest trutowa, ale trochę dziwnie. Jedyne, co tu jest, co mnie dziwi, to właśnie takie wyższe komórki. Tutaj też jest taka. Słuchajcie. Dobra, chowamy. To jest czwarta ramka. Trzecia zaczerwiona. Aha, ta jest zasiana. To jest mniej czerwiu krytego, ale wszędzie tu są. Sprawdzę tylko, czy na drugiej stronie nie mam matki albo coś. Słuchajcie, tutaj na przykład wszędzie są jajeczka. Tu są jajeczka. Gdzie to jest? Na takim zoomie. Chyba za blisko to mam ten zoom. Tu wszystko jest zasiane i tu też jest zasiane. I jest wianek pokarmu. Pszczoły są bardzo spokojne, jak widzicie. Tu tak samo, wszystko zasiane. I jakaś piszcząca pszczoła jedna. Słyszycie? Dobra. Jest ok. To jest raz, dwa, trzy, cztery, piąta ramka.
co tu jest. 5 ramek mamy. Tutaj jest matka, chodzi, proszę zobaczyć. Kraineczka z tego roku. Szuka wolnych komórek. Kilka jajek jest postawionych tutaj w środku. Dookoła pszczoły noszą pierzgę. Robią pierzgę, noszą pyłek. Część tu jest mojego pyłku, część pomarańczowego. O, zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj jest też trochę podsiane jajeczkami, trochę pokarmu. Dobra. Kolejna rampa. To jest cała zalana. Tu jest cała zalana, odbudowana węzeł i zalana. To jest tak samo całe zalane. Proszę zobaczyć, tu jest, tak jak mówiłem, miodna ramka jest cała zalana, jest dwustronnie, ciężka jest. Czy to sobie zmagazynowały jedzenie. Nikt tu nie kapie, więc to jest już taki gęsty pokarm. Ło, ta jest ciężka mocno. Tu już nawet poszyją, od góry zaczynają poszywać. Ha, to jest ciężka, już mocno odparowane. Tutaj natomiast tą ramkę włożyłem z kilkoma komórkami pierzgi po to, żeby dać zaczątek, że tak powiem, zaszczepić tymi bakteriami, tymi kulturami bakterii. No żeby miały skąd to wziąć, tak? Bo były na pustej, na suchej węzie. Żeby robiły własną. Zobaczymy, co tu jest. No ale cwaniary, słuchajcie, zobaczcie, jak zrobiły. Cały ten pyłek, który im podaję, ląduje tutaj. I zrobiły sobie ramę pierzgi, czyli wykorzystały ten mój pomysł. O, tutaj wkładają ten pyłek i tutaj mają źródło energii, czyli chodzą sobie, pobierają i zjadają. Tu jest wszystko, może będzie widać. Aha, no to tu wszystko w temacie, widać, nie? Pierzgę, cała ramka ciężka jest, mocno opakowała. Czyli tu, gdzie jest lepsza wentylacja i tutaj jest szybciej im schodzić z tym pyłkiem nosić, to transportują pyłek tutaj i go kiszą. Martwi mnie tylko ta ilość po prostu pszczółek, które tutaj są martwe. Nie wiem, dlaczego tak się stało. One się musiały tutaj zamęczyć na tym pyłku i widzicie, dookoła nie potrafią jakoś wyjść chyba. Chyba o to chodzi, że mają problem wyjść, że już są słabe. Dobra, zrobię normalnego zooma. Także to tyle, moi drodzy. Chciałem powiedzieć po prostu, że w sumie podsumowując to wszystko, że w 10 dni, 10-11, no jakoś tak w każdym bądź razie. Pszczoły sypane na węze dały radę szybciutko odbudować wszystkie plastry, czyli to symulowanie daje naprawdę radę, nie? Podanie tego pyłku też daje radę. Pszczoły mają, krótko mówiąc, paliwo na rozwój, na wykarmienie larw. To są potężne ilości produkcji mleczka pszczelego.
Zobaczcie, 4 czy 5 ramek czerwiu praktycznie pszczoły zimowej, nie? Teraz im w zasadzie w bardzo niewielkich porcjach, takich minimalnych porcjach będę podawał jeszcze tylko stymulacyjnie, no bo widać, że jedzenie mają i to dużo mają. Tylko żeby je pobudzić po prostu, że jest pożytek, żeby tą energię tego roju, że tak powiem, utrzymać na odpowiednim poziomie. To rozkręcenie. Ta rodzina pszczela weszła na takie na pewne obroty jak silnik, tak? Silnik na biegu jałowym, jak pracuje, nie ma mocy, ale jak wejdzie na 3500 obrotów, to już ma moc taką odpowiednią. I tutaj chciałem tak to porównać, że żeby utrzymać te obroty tej rodziny, te 3500 obrotów, trzeba cały czas delikatnie je symulować. Przesieję ten pyłek, odseparuję martwe pszczółki, zmniejszę pojemnik na troszeczkę niższy i podam to po prostu. Podejrzewam, że to są stare pszczoły wypracowane na tym pyłku i one normalnie nie wróciłyby do ula z podróży po pyłek. A że tu nie muszą latać daleko, tylko mają ten pyłek w ulu, to zakończyły żywot po prostu w ulu. To chyba będzie normalne, bo tak jedyne, co mnie tutaj w sumie zastanawia. Zresztą piszcie, bardziej doświadczeni koledzy, w komentarzach, co o tym myślicie. No bo jest to fajna sprawa, jeżeli na przykład ktoś chce przesiedlić już na koniec sezonu, nie ma pożytków następnych, nadchodzących żadnych, przesiedlić po prostu rodziny na węze, aby uzyskać lepsze zdrowie tego roju pszczelego, żeby przeleczyć w sposób ekologiczny z chorób i z warozy, żeby pozbyć się wszystkich patogenów z ula, ze starych plastrów, z takich rzeczy. I prawdopodobnie, no ja to tak mówię, pokazałem wam, że zrobiłem to dlatego, że stary ul mi się jakoś zacisnął. Coś konstrukcyjnie musiało opuścić, nie wiem. No i się zrobił ciasny. Trzeba będzie heblarkę to podszlifować, podremontować. Kto wie, czy do niego wrócę w ogóle, może go sprzedam do remontu za jakieś tam grosze. Dobra, no to tyle, nie będę przedłużał nagrania. No, ja jestem bardzo zadowolony, bo jak 5 ramek czerwiu się, słuchajcie, wygryzie, to tej pszczoły zimowej będzie niewypracowanej bardzo dużo, nie? Sukcesywnie będę zalewał po prostu gniazdo, zawężę oczywiście te pszczoły do zimowli. Pod to główne gniazdo będzie. No tutaj jest gniazdo, nie? To jest gniazdo. Czekajcie. Tutaj będzie gniazdo, więc słuchajcie, zawężę to jeszcze. I pójdzie ta półnadstawka, która tam teraz jest na dole, pójdzie pod spód na dennicę, bo też mnie koledzy pytają o dennicę. Słuchajcie, jaką mam koncepcję na dennicę? No, moja koncepcja na dennicę to jest taka, widzicie, tu jest taka wentylacja. Także u mnie tu nie ma po prostu jakiejś tragedii. U mnie dennica wygląda w ten sposób, że ja sobie mogę wyciągnąć. Patrzcie, ile warozy zrzuciły skubane po kwasie mlekowym. A, widzicie? Haha, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Waroza. Kwas mlekowy robi takie rzeczy, że jak je sypałem, to tutaj martwa waroza leży. O, widać, kilka sztuk, niedużo. Dobra. Tak ja sprawdzam sobie osyp na przykład, nie? To jest też fajna metoda. Jeden kolega mi pisze, że można tutaj dać na przykład szmatę nasączoną, czy karton nasączony kwasem mlekowym, i będę to też testował, że podobno waroza się fajnie sypie, bo jest od spodu jakoś zagazowana. I teraz zobaczcie, jak dam to tak, nie? To mam wentylację całkiem swobodną tu od tyłu, nie mam wilgoci żadnej w ulu. Mogę to przemienić na tak i wtedy jest zamknięta, nie ma żadnej wentylacji. Nie? Nie wchodzą mi tu żadne, słuchajcie, brzydkie rzeczy do ula, żadne rabusie i tak dalej. Prosty patent, tani. To chciałem powiedzieć, ale tu na tą niską dennicę pójdzie półnadstawka i pójdą do tej półnadstawki z 3 ramki po prostu, żeby pszczoły miały po czym wchodzić. Z 3 ramki z pełnym przerobionym pokarmem, żeby pszczoły miały jak wchodzić, bo tu jest wylot, nie?
Czy miał jak wchodzić tutaj do gniazda, czyli wyjść na oblot na przykład. No muszą mieć po czym chodzić, krótko mówiąc. A co pszczoły zrobią, jak dostaną 3,5 nadstawkowe ramki pod główne gniazdo? Ano, późną jesienią oczywiście wybiorą jeszcze sobie z tych 3 ramek i dobiją ten pokarm do tych ramek tutaj. Co to nam da? Da nam to, że przedłuży się droga pokarmowa do pełnej ramki, a pszczoły się pod samym tym centrum gniazda uwieszą. Praktycznie w tych 3 ramkach, które wybiorą. Tam zawiążą kłąb zimowy i potem będą wędrowały, słuchajcie, do góry. Będą miały bardzo długą drogę pokarmową do góry. Do wiosny dojdą na górę tych ramek, pod górę, a na wiosnę będą się rozmnażały i pobierały ten pokarm, który jest tutaj z boku. Czyli ten kłąb, który wyjdzie do góry i zacznie rozwój, potem zacznie się rozszerzać i powiększać swoje rozmiary, konsumując tutaj to. I w pełnym sezonie potem będzie jedno wielkie, duże gniazdo. To tak w skrócie po prostu. Ja tak zamierzam zimować. Tak zamierzam po prostu prowadzić moją gospodarkę ekologiczną, jeżeli chodzi o walkę z warozą. To tak jak mówię, kwas, a oczywiście one jeszcze będą przeleczone kwasem mrówkowym. To pokolenie nowe pszczoły zimowej, która będzie, potem będzie zalewane pokarmem. One część na pewno sobie tam z nawłoci jeszcze same do uzupełnią, żeby miały bardziej bogate pożywienie do zimy. I jak już będą mocno, że tak powiem, zalane, pszczoła będzie na wierzchu, to wtedy jeszcze podam kwas mrówkowy 85%. To będzie pod koniec września albo na początku do połowy października. Tak. W październiku będzie główne leczenie po prostu tych pszczół, plus ten kwas mrówkowy zakonserwuje to jedzenie, które tutaj będą miały. Czyli kłąb zimowy, który się tam w tej półnadstawce uwiesi i będzie nachodził na te ramki z jedzeniem, będzie w pierwszej fazie zimowli konsumował sobie lekko zakwaszony konserwantem, jakim jest kwas mrówkowy, pokarm. Co to daje? To bardzo dobry daje efekt, dlatego że wszystkie spory, nozemy czy zgnilców amerykańskich, różnych innych rzeczy w środowisku zakwaszonym nie mają szans się rozwijać, dlatego te choroby się nie rozwiną. Na etapie wstępnej zimowli nie załatwią tych pszczół, krótko mówiąc, podczas zimowli. Potem przyjdzie zima, przyjdzie mróz, wtedy już, że tak powiem, z automatu to wszystko dobrze funkcjonuje. No i co? Wiosna, potem dynamiczny rozwój, potem, tak jak mówię, wymiana pokolenia, potem znowu leczy kwasem mrówkowym, tępie warozę jak się da, potem w sezonie jest kwas mlekowy i to jest cała moja robota. Ja po prostu wszystko staram się robić jak najbardziej ekologicznie, żeby moje produkty z ula, moje pszczoły nie były zatrute, żeby były jak najbardziej wartościowe i naturalnie prowadzone. No i jak widzicie, takie mam pszczoły, takie mam matki. W tym sezonie to był pierwszy sezon, gdzie hodowałem sobie matki. To był pierwszy sezon, który poleciałem na dosyć dużą skalę, jak na moje możliwości, z hodowlą matek. Bardzo dużo ludzi zaopatrzyło się u mnie w matki. Póki co miałem tylko jeden przypadek, gdzie kolega zgłaszał, że jest niezadowolony, bo ma agresywne pszczoły. No, trochę mi się w to nie za bardzo chce wierzyć. Ja uważam, że ten kolega przedwcześnie troszeczkę wysnuł ocenę, bo pozwólmy się tak naprawdę wymienić starym pszczołom na te nowe i pozwólmy też stworzyć, i trzeba stworzyć oczywiście, jak ktoś bierze matkę, to musi ta rodzina być odpowiednio podkarmiona, no po prostu musi być rodzina zadowolona, żeby był spokój, bo wszystkie pszczoły, które cierpią na czy to choroby, czy coś im przeszkadza w ulu, czy przeszkadza im na zewnątrz, czy na przykład spadają na nie śliwki i robią hałas na ulu, też są agresywne z tego powodu. Ludzie nie zastanawiałem się, a takie rzeczy rzutują bardzo mocno na... Ja pamiętam taki filmik, może pamiętacie, jak byłem u pasieki sosna. I on dostał od razu kilka bomb na dzień dobry od pszczół, które w ogóle nie były agresywne. I mnie się udało bez żądła wyjść, ale uciekaliśmy przed tymi pszczołami. Zdenerwowały się, zirytowały właśnie dlatego, że cały czas w daszek, słuchajcie, dzwoniły śliwki.
Był wieczna pogoda i tam bam, 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 cały czas ktoś pukał w ten ul, tak, walił, nie? To były śliwki i te pszczoły były tak strasznie pobudzone z tego powodu, więc powody agresji pszczół, które na co dzień są łagodne jak baranki, może być wiele. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten filmik się do czegoś komuś przyda. Przepraszam za przydługi, że jest przydługi, ale przez jakiś czas nie zamierzam kręcić filmików, bo mam dużo prac na pasiece. Chyba, że mi się zwolni trochę jakiejś mocy przerobowej, to będę kręcił filmiki, ale prawdopodobnie nie będę miał za dużo teraz czasu, bo kolejne matki reprodukcyjne, słuchajcie, będę teraz odbierał. Muszę przygotować rodziny do tego, do osadzenia. Także no, przeglądy tych uli, tych pasiek, tego wszystkiego. Już pomału trzeba układać wszystko do zimowli i odbierać jeszcze prawdopodobnie chudy pożytek nawłociowy, bo pogoda nie sprzyja. Widzę, że nawłoć nie cieszy się jakimś tutaj wielkim zainteresowaniem pszczół ze względu na wysokie temperatury, tam 30-32 stopnie, to jest wszystko gorąco, za mała wilgotność tego terenu jest i tak dalej, więc to nie wiem, jak spodziewam się, że będzie chudy pożytek. Pszczoły na pewno skorzystają, ale nie wiem, czy pszczelarze po prostu zrobią jakieś rekordowe zbiory miodu nawłociowego, o to mi chodzi. Przynajmniej na moim terenie tutaj, czy na terenie, gdzie mam inne pasieki wywiezione, nie? To tyle, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Może ktoś stosuje takie metody właśnie izolacji matek. Potem, tak jak mówię, trzeba po prostu najpierw zgromadzić ten potencjał w tych pszczołach, nie? Potem je wyleczyć, potem je zastymulować. W tym ala syropie z inwertu. Oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz. Jak ktoś będzie zakarmiał na zimę, to proszę nie rozcieńczać inwertu, bo to tak nie należy robić. Inwert, nie wolno inwertu rozcieńczać wodą, bo może mieć to opłakane skutki, jeżeli będzie to pokarm zimowy. I ja to rozcieńczam, dlatego że wiem doskonale, że to zostanie zjedzone wszystko przez nie. I daję takie dawki, słuchajcie, tego rzadkiego inwertu. To ma za zadanie symulować pożytek, to ma za zadanie symulować nakrop, to ma za zadanie zaoszczędzić energii tym pszczołom na latanie po jedzenie czy popyłek. Rozumiecie? Wszystko wkładam do ula i teraz wy macie dać z siebie wszystko i sprawdziłem i wam pokazałem, że cały potencjał został zaoszczędzony. Te pszczoły nie latają, nie giną w polu, tylko giną w podkarmiaczce pyłkowej, jak się okazuje, ze starości, nie? Więc cała energia jest oddana do tego ula, krótko mówiąc. Te obroty 3500, jak je nazwałem, są moim zdaniem tutaj bardzo dobrze zachowane. Nie przelałem gniazda, bo widzicie, że matka bardzo dużo ma miejsca do odczerwienia. Właściwie je ułożyłem, bo we właściwym miejscu odparowują, składują ten pokarm. No i tyle. I dalszy ciąg nastąpi. Cześć. Jeżeli wam się podobało to, co teraz powiedziałem, co robiłem, to na zachętę oczywiście możecie mi je uraczyć łapką w górę. Doktor Kwasek się ucieszy. Bardzo dużo łapek w górę dostaję i to mnie motywuje do dalszego działania i do dzielenia się pewnymi moimi obserwacjami z wami, krótko mówiąc. No, pszczelarzami. Cześć!